Moi rodzice byli repatrianci. Mama przyjechała, pochodziła z okolic Lwowa, a tata z okolic Wilna. Z tym, że zanim tutaj trafili, to tak troszkę było ciekawie, bo moja mama opuściła, jak wiadomo, zrobiła się granica i koniecznie mówiła, że wyjeżdża do Polski, nie chce mieszkać po tamtej stronie. I najpierw osiedliła się na południu Polski u swojej siostry. I raptem siostra jej dostała wiadomość z Gdańska od koleżanki, że ona się tutaj osiedliła z mężem i czy chce do niej przyjechać. No to wiadomo, jak u siostry, był jeszcze szwagier, spakowała walizkę i szybko tutaj do niej przyjechała. I moja mama tutaj zaczynała jako krawcowa, szyła u pana Żółtko, ja nawet takie dokumenty gdzieś mam. Tu był gdzieś zakład krawiecki, chyba na Biskupiej 4. Tu gdzieś, gdzie jest to stowarzyszenie. Nie wiem, czy nie po tamtej stronie, jak się wchodzi po tych schodkach do stowarzyszenia po prawej. I tam moja mama właśnie szyła. Miała tam dyplom, jakieś tam kursy porobione, była krawcową. I przyjaźniła się wtedy z państwem z Kokoscy, bo to byli tacy rzemieślnicy, którzy tutaj na tej biskupiej funkcjonowali. Tata z kolei tutaj się znalazł dlatego, że kuzyna tu odnalazł. Tuś wcześniej przyjechał jego kuzyn, mieszkał na Biskupiej 25 i mój tata tu przyjechał i to mieszkanie, co obecnie mamy, to było, no, można powiedzieć, w całym klatce chyba najgorsze, bo raz, że było położone najniżej, nie za duże. I to mieszkanie było zniszczone, bo bomba, która spadła tam gdzieś nieopodal, jakiś skrawek tej bomby to mieszkanie uszkodził. I to mieszkanie stało bez okien, w środku trochę zdewastowane. Ojciec był mój stolarz i sam najpierw to mieszkanie mocno wyremontował, wszystko zrobił. I dlatego jeszcze, bo już jeszcze miał okazję, że tak powiem, zamieszkać. No bo ci ludzie, im kto był szybciej, tym wiadomo, zajmował lepsze mieszkanie. Nie? I był sam, mieszkał sam. Mama mieszkała u koleżanki na stoku nad tym sklepem tekstylnym. I jakoś się tu spotkali, no już wiadomo, blisko na jednej ulicy, jak to kiedyś. I mama się później przeprowadziła do taty. I dlatego zamieszkali tam na tej biskupii 25. Nie? Biskupia to jest dla mnie właśnie bardzo takim miłym wspomnieniem. Jednak tak jak ja wspominałam, to jest nasze dzieciństwo. A wiadomo, że chociaż to nie było to zawsze czy bogato i różnie bywało, ale to się wszystko, taki człowiek jest beztroski w tym wieku. To te wspomnienia, to tako, te wszystkie zabawy, co tutaj były, jakieś takie pierwsze miłostki. Myśmy sobie wszystko opowiadały. To może dlatego, no, żeśmy tak lubimy tą biskupią, nie? Bo tu żeśmy właśnie, no, jednak przeżyły te wszystkie swoje pierwsze, no, etapy w życiu, no, takie, no, w sumie ważne, nie? Bo to jest szkoła, później te pierwsze sympatie, też, nie? To takie zostają w pamięci na długo. Nie? Te miejsca tutaj, co człowiek się bawił na tej biskupiej, to były też ciekawe, no w ogóle to ciekawe położenie, bo jednak fajnie było po tej pochulance chodzić, po tych wszystkich stadionach, o jeszcze zawsze chodziłyśmy, na przykład na jabłka się mówiło, nie? Szłyśmy na te kolonie tam, nie? Między, jakie to są kolonie, chyba przyszłość, postęp, nie? Jak te kolonie, co się jedzie pochulanką. I tam Wiola jeszcze była taka, miała bardzo kontaktowego, ona ma to po swoim tacie, bardzo kontaktowy był i towarzyski jej tata. I tu bardzo dużo ludzi też lgnęło do niego i ona miała co chwilę jakaś tam pani, to była albo ciocia, albo babcia. I wiem, że jest jedno z babć, to miała przybranych, nie? Bo to wiadomo, ludzie tu przyjeżdżali, to że ktoś tam, to była albo ciocia, albo babcia takim przybranym. Chodziłyśmy na jabłka właśnie tam do niej, nie? O, te jabłka tam spoza tych płotów wystawały i to żeśmy, pamiętam, na szaber chodzi na te jabłka, bo jednak wszystko było, nie? I taką właśnie adrenalinę, chłopacy jeszcze na rowerach czasami byli, nie? To oni szybko uciekali, a jak ktoś nas gonił, to my już z duszą na ramieniu z tymi jabłkami uciekałyśmy. Było trochę gorzej, nie? To pamiętam, to tam było takie wrażenia. No, powodziło nam się wszystkim mniej więcej podobnie materialnie, także tutaj nie było na tym tle w ogóle żadnych. Żeśmy się wspomagały, pamiętam, jak coś Wiola przychodziła do mnie, moja mama robiła bardzo dużo placków zawsze, nie? No to tam zawsze te placki tam przemycałam, nie? Żeby, no, daj mi trochę tych placków.
To także tego, to niekoniecznie mamy, musiałam pytać, nie? Bo było dużo. Ona mówi, że takie dobre. No, to tak wspominamy te placki zawsze, jak moja mama smażyła, nie? Także. A z kolei pamiętam te lilki kurzępów, to szłam zawsze, no jej mama zawsze robiła pyszne knedle ze śliwkami, nie? To tam zawsze się szło na knedle ze śliwkami. Każdy coś tam, jakaś mama coś robiła i właśnie coś tam można było sobie się poczęstować, nie? U tych sąsiadów, nie? Bawiłyśmy się na ulicy, na podwórku. Ja pamiętam, że zawsze do tego, do którejś tam godziny i zawsze patrzyłam, bo u nas później był taki na zakręcie, patrzyłyśmy tylko już tak wieczorem, czy tam Wiola patrzała zawsze z taką obawą, czy tata jej nie idzie z pracy, nie? I zawsze już, o, pan Budny idzie, nie? No to one szybko uciekały do domu, nie? Pierwsze, żeby nie dostać lanie, czy coś tam, nie? Takie położenie było tam w sumie ciekawe i z tym na tym balkonie się bawiłyśmy koło Biskupiej 22. Tam w piłkę grałyśmy też. No. Na sankach się zjeżdżało, to też pamiętam. Na sankach się jechało aż tutaj do samego dołu, do Raduni niemalże, nie? Do tego mostku, jak była Biskupia, jak była fajna zima, nie? Bo ruchu nie było praktycznie samochodowego wcale, tam jakieś pojedyncze samochody. Także to teraz to na pewno oczywiście niemożliwe, nie? Także były jeszcze takie powyżej moich okien, teraz bardzo zarosły drzewa, tam były takie, ludzie sobie robili takie ogródki, gdzie warzywa sadzili, tam też coś tam można było czasami pójść na ten ogródek, coś tam skubnąć komuś z adrenaliną. A jeszcze wyżej tam, gdzie była ta restauracja, no to taka sąsiadka miała z kolei kury, wiem, że hodowała też tam, nie? Zajęła ten teren, nie? Jakoś pewno nielegalnie. No to sobie te kurki coś tam jeszcze hodowała, nie? Z tych takich ciekawostek. A później miałam koleżankę pod Biskupi 20, na Biskupi 24C, taką Ewę. Jej tata był milicjantem ówczesnym. To pamiętam, wejście na teren tej milicji to było też coś takiego, no, ciekawskiego. Tam wchodziłyśmy, oni tam mieli działki, huśtawki, czy ten sklep tam konsumowski w tym. To takie były też takie obrazy ciekawe. Fabryka, tak. To tam też miałam trochę koleżanek z klasy. Bo tak bliżej się z nimi może nie przyjaźniłam, ale tych ludzi się tam znało, bo z klasy było parę osób. Moja mama to jeszcze trochę znała ludzi więcej, bo dorabiała jako krawcowa. I do nas często przychodzili tam ludzie, sąsiedzi, żeby coś tam, a pani Kowalewska, niech pani tam skróci, czy to przerobi, bo kiedyś wiadomo, ubrania się skracało, przerabiało, kołnierzyki się w koszulach męskich przeszywało na drugą stronę, pamiętam, jakoś się przetarły przy szyi, nie? Także pamiętam, tam z fabryki, pamiętam, przychodziły do nas niektóre osoby tam do mamy czasami coś tam szyć, nie? Czy tam przerabiać głównie. Fabryka, fabrykarze, a nawet wśród chłopców to była jakaś rywalizacja, nie wiadomo jaka, że tam oni nawet się bili gdzieś tam między sobą, nie? Kto zwycięży, czy fabrykarze, czy ci na dole na Biskupiej. Tam, to były bardzo, te mieszkania były takie ciekawe, bo pamiętam, że najdziwniejsze było to, że po jednej stronie była kuchnia, po drugiej stronie pokój, a środkiem biegł jeden wspólny korytarz, nie? To tam pamiętam, chodziłam z moją koleżanką Jadzią do jej koleżanki, nie? To było takie dziwne. Później jeszcze w tej fabryce miałam kolegę, państwo Czapla byli. Oni mieli na samym końcu tej fabryki oddzielne wejście i tam mieli z takim ogródkiem mieszkanie. I tam mieli kurki też, ogródek. Także trochę tam chodziłam, trochę tych koleżanek miałam w tej fabryce. Później w tej fabryce, jak się ci ludzie wysiedlili, tych pierwszych ludzi, został ten jeden budynek, tam jeszcze później się przeprowadziła nasza koleżanka Bożenka. Bo miała ciasno w swoim mieszkaniu, miała już męża, dziecko. I tam sobie wyszykowała jedno mieszkanie, to chodziłam tam do niej. On do dzisiaj funkcjonuje tam i tam mieszkają ludzie, nie? W tym jednym budynku. I jeszcze był przyklejony, taki był garaż do tego bunkra.
ja to mówiłam, bunkier, tam się chodziliśmy z Wiolą opalać, jak była, jak była fabryka, jest ten budynek do dzisiaj zamieszkały i po lewej stronie jest ten bunkier, to wejście takie, co się idzie na stoku w dół. My tam byśmy na górze zawsze się z Wiolą tam opalały, nie? Tam chodziliśmy się opalać. I tam był taki przyklejony garaże były, nie wiem, czy ktoś, były przyklejone garaże i tam miała garaż pani Kłopotowska, pamiętam. I później, jak zaczęła się ta skarpa osuwać, to oni nie mogli tego samochodu wyjąć z tego garażu. Bardzo się bali, bo on chciał wejść ten pan po ten samochód, ale mu zabraniali, bo jak on jeszcze ruszy tam na tą górę, to jeszcze zjedzie razem z tym garażem, z samochodem i w ogóle będzie kolejniejszy. Bo tam mocno ta górka się obsuwała, że powpadały tam aż hałdy takie pełno błota do ludzi tam na dole, do mieszkania, nie? To pamiętam, staliśmy wszyscy na górze i patrzyliśmy tylko, ile się to jeszcze obsunie a pan Kłopotowski tylko stał i trzymał się mocno za ręce, żeby tylko jego samochód nie zjechał, duży Fiat, pamiętam, 125, bo kupili sobie razem z garażem, nie? To był taki moment, pamiętam. A tam ci na tej fabryce, oni jakąś taką tworzyli odrębną społeczność, zgadza się. I oni dlatego może, że mieli możliwość większej integracji tak ze sobą, mieli fajne wspólne, takie fajne duże podwórko, mieli takie fajne ogródeczki też przed tym, ci na parterze, przed domem, te takie ganeczki. Tam pamiętam, chodził z nami kolega Ryszard, nie wiem czy nazwiska można mówić, Rybka, ich tam było też, moja mama też się tam przyjaźniła z tą panią czasami. No to oni właśnie mieli na dole samym i zawsze ta pani sobie siedziała i jej mama, starsza pani, taka babcia, na ławeczce i właśnie tam na tym podwórzu, nie? Dlatego może oni tak byli zintegrowani, mieli fajne, oddzielne takie swoje podwórze. No my właściwie to nie zazdrościliśmy tego podwórza, bo my tutaj chyba właściwie jedyni w tym rejonie 25-26, tutaj to w ogóle nie było nic dla dzieci, żadnego podwórza, nie? Jak Ela wspominała, chodziła tam gdzieś koło szkoły, tak nasze życie towarzyskie to głównie było na ulicy. I trzeba było tylko uważać, o, auto jedzie, szybko uciekać, jak już graliśmy w tego zbijaka, nie? Czy jeszcze w Palanta graliśmy, o, też pamiętam, nie? Później to już się skakało w te klasy, w gumę się skakało, ale to też wszystko albo na chodniku, albo tam obok, tam gdzieś na ulicy, nie? Nie mieliśmy żadnego podwórka, nie? A urwanie balkonu pamiętam doskonale, tak, bo to było z tyłu, bo była biskupia, obok jest ta ulica na Stoku i te podwórza się ze sobą tam stykały. I ja pamiętam, że to było takie głośne, że to była pani Gajewska. Jak to ja oczywiście z ciekawości wszystkie dzieci, balkon się zarwał, wszystkie dzieci oczywiście z ciekawości pobiegły. I tylko pamiętam, tam patrzyłam w tą studnię, bo to tak na dole w tej studni, tam ona tej podwórkowej, ona tam leżała. I tak mocno, tak widać było, że ją boli, była przytłoczona tą płytą balkonową i tak jęki było słychać, nie? To pamiętam, ten obrazek dokładnie pamiętam, nie? I wszyscy czekali, aż przyjedzie jakaś pomoc, żeby ją wyciągnąć z tego, nie? To za oberwanie pamiętam tego balkona, a później po tym wypadku te balkony zostały pozdejmowane, prawda? Takie ładne, te co były tam, u nas też były pod 21 chyba. W mojej klatce nie było balkonów żadnych, nie? Ale gaz był cały czas, była kanalizacja. My mieliśmy o tyle warunki lepsze, że ja miałam toaletę tylko wspólną z jednymi sąsiadami, nie? To nie było aż takie, no trochę było uciążliwe, ale nie aż tak jak Ela mówi, że na półpiętrze, bo chodziłam do Bożeny i na Stoku, to oni mieli na półpiętrze, bo tam parę rodzin jakby, że tak powiem, się spotykało w tej jednej toalecie. No ja miałam tylko sąsiadkę, nie? A później, która zresztą, dlatego, że rodziny to żadnej nie było bliskie, ona była z sąsiadem moim chrzestnym, nie? Ale to nie znaczy, że ona tam mnie nie tego, nie sztorcowała, jak tam za długo gdzieś było, pukała ale no, było to uciążliwe, no, nie było to miłe. Jeszcze pamiętam, że było bardzo zimno tam, bo to było nieogrzewany korytarzyk z tą toaletą i było bardzo zimno tam, nie? Ale w ogóle ten mój budynek, ta kamienica, to miała po lewej stronie bardzo ładne mieszkania trzypokojowe, 60 czy 70 metrów łącznie to miało, z oddzielną łazienką, a ta strona druga kamienicy to były
mieszkania, po dwa mieszkania były na jednym poziomie, czyli tak gdzieś po 30 metrów były te mieszkania. Mieszkania były bardzo małe, to było zawsze przejściowe, wchodziło się do kuchni, później był pokój, był ten jeden piec zawsze w ścianie na dwa pokoje. W kuchni to był piec, ale moja mama ten piec później rozebrała, ten kaflowy, bo wstawiła taką dużą kuchenkę gazową, czteropalnikową, ale to było bardzo zimne mieszkanie. A jeszcze pamiętam, te piwnice były też takie nieprzyjemne. Najgorszy horror to było jeszcze, bo iść po węgiel do tej piwnicy i po drewno. A jeszcze jak przywozili węgiel i się zrzucało, to też było ciężko, pamiętam. Bo my nie mieliśmy oddzielnego okienka do swojej piwnicy, tak jak to niektórzy, i trzeba było ten węgiel nosić wiadrami po całej klatce schodowej aż w dół. Także to tam takie były uroki tego, nie? Ale nie, wiadomo, to było dzieciństwo i było fajnie, no, wesoło się bawiliśmy. I się, w ogóle się mieszkań nie, no, się zamykało się, ale wiadomo, klucz się wkładało pod wycieraczkę, nie? To było normalne, nie? Nikt kluczy ze sobą nie nosi, ja w każdym razie nie nosiłam, czy ja do szkoły szłam, bo ja byłam tylko mama i siostra, to my tam, nie wiem, jakoś, że ten klucz się, nie, czy nie było za dużo tych kluczy, ten klucz się zostawiało pod tą wycieraczką i tutaj nie było jakiegoś tam lęku, że ktoś się złodziej wejdzie, czy coś tam, nie? Bezpiecznie było oczywiście, zresztą moja sąsiadka to była w ogóle bardzo wścibska, jak tylko ktoś wchodził do nas, to ona zawsze otwierała drzwi i głowę wsadzała, patrzyła kto, nie? Pełna kontrola była, bo wchodziliśmy taki jeden mały przedpokoik i zawsze mówiła: o, już Myszkowska, wszystko. I później wszystko zdawała relację mojej mamie, kto przychodził. A wie pani, a tu ta przychodzi, a tamta. Że było pod kontrolą, wszystko pamiętam. No. Taka wścibska była. Dlatego było, no, bezpiecznie, ale z drugiej strony, no, tak wiadomo, nie? Trzeba było coś przemycić, jak coś tam, niech ktoś miał przyjść, nie? To po cichu, nie? A ja wychowywałam się w kamienicy 25. No trochę to było inny koleżanki miałam niż tam na Stoku. Te koleżanki na Stoku to tylko znałam głównie z klasy i z ławki szkolnej, a miałam takie koleżanki już tylko typowo sąsiedzkie. To była właśnie Wiola, która obecnie mieszka w Szwecji. W mojej klatce mieszkała Jadzia i Lilka. Lilka też wyjechała za granicę. I my w zasadzie tak żeśmy się bawiły w czwórkę najwięcej i tak rywalizowałyśmy. Zawsze któraś do grupy nie pasowała i wtedy ta jedna była na boku, się trochę kłóciłyśmy. No nie było tak zawsze pięknie, się wszystkie tam, bardzo lubiłyśmy. No ale niemniej Wiola przychodziła dużo, dużo do mnie do domu. Często oglądałyśmy, bo Wiola nie miała telewizora, to przychodziła do mnie zawsze na festiwal, ten Sopocki szczególnie, nie? Pamiętam, ja już zawsze zasypiałam, bo ja byłam śpiocha, Wiola zawsze mnie szturchała, no oglądaj, oglądaj, bo czyś czuła się trochę źle, że już powinna iść do domu, nie? A ja mówię, siedź, w porządku. A u mnie można było długo przebywać, że tak powiem, bo mój tata nie żył, dosyć wcześnie zmarł, jak ja miałam 9 lat. Mama pracowała na zmiany, pracowała albo po południu, albo na noc, na portierni i Wioli mama też. Dlatego my miałyśmy dosyć dużo swobody, a moja siostra też tam miała swoje towarzystwo starsze i zawsze Wiola u mnie długo przebywała. Ja jeszcze zawsze namawiałam jakąś koleżankę, dlatego albo Jadzie, albo Wiolę, żeby u mnie nocowały. Bo z kolei mieszkałam na niskim parterze bardzo, to jest taki, niektórzy na to mówili już pół suterena i bałam się tam w nocy sama spać, szczególnie po śmierci taty, bo zmarł w domu. I zawsze prosiłam koleżanki, żeby koniecznie przychodziły do mnie nocować. I to taka była też jeszcze większa zażyłość i Wiola przychodziła i żeśmy długo przebywały razem, bo ona też tam miała trochę tego luzu, nie? Jeśli chodzi o przyjaźń, nie? No dużo żeśmy się bawiły na podwórku razem, nasze mamy też razem pracowały w jednym zakładzie pracy, Wioli, mama i moja. My żeśmy razem wyjeżdżały na wakacje te w PRL-u na te obozy, takie z zakładu pracy, byłyśmy w Żywcu razem, tam byłyśmy młode, tam poznałyśmy takich pierwsze nasze sympatie, można powiedzieć, nie? I to długie wieczory na opowiadaniu sobie o tych wrażeniach.
jeśli chodzi. Z kolei Lilka i Jadzia, one mieszkały w mojej klatce na drugim piętrze i bardzo lubiłam przebywać u nich w domu, bo bardzo fajna była mama i bardzo ciekawa. Mama przyjechała z Warszawy i dużo nam zawsze o tej Warszawie opowiadała, nie? O powstaniu opowiadała, też lubiłam tego słuchać. Uczyła nas robić na szydełku, albo siedziałyśmy wszystkie razem i żeśmy chusteczki obrabiały, takie były chusteczki z taką koronką obrabianą ręcznie na szydełku. To też tak. Ja z kolei pomagałam Lilce i Jadzi tam w szkole, bo na przykład dosyć dobrze mi szedł język rosyjski, a im trochę gorzej, to zawsze tam nie, próbowałyśmy sobie tam, próbowałam im pomagać, nie, żeby jakoś tam było. I też mi się w sumie zaprzyjaźniły, no, można to tak najbliżej z nimi, nie można powiedzieć. Bo tam żeśmy się bawiły, my miałyśmy troszkę inaczej, bo głównie bawiliśmy się na ulicy, bo nie było podwórka. I wszystkie nasze zabawy odbywały się tam. Na przykład bawiliśmy się w piłkę, w chowanego, w zbijaka się dużo tam grało, nie? Pamiętam, nie? Dużo chodziłyśmy też po tych terenach tutaj, tych Mosiro obecnego, tak? Zawsze taką robiłyśmy taką pętlę. Wychodziło się z Biskupiej do góry, w stronę fabryki, obchodziło się te wszystkie tam te stadiony i wracałyśmy tu schodkami koło 15 tutaj. Tak się bawiłyśmy w podchody. O właśnie, tak się bawiliśmy z chłopakami, to już były takie bardziej zabawy inne. Pierwsze dziewczyny szły, oczywiście robiły strzałki przez te wszystkie tamte, i chłopaki tam za nami, nie? I później, gdy żeśmy musieli tam się szukać nawzajem. Były też tu takie, trochę pamiętam, przykry taki moment raz, bo tu stacjonowało też ZOMO, nie? Na tej policji, pamiętam, w latach chybaż koniec 60., bo ja mam taką może mają z 15 lat, no albo początek 70., to już nie koniec 60., początek. I tam my żeśmy poszły, też bawiłyśmy się w jakiegoś chowanego i żeśmy przeszły przez tę dziurę w tym płocie, weszłyśmy na teren policji i momentalnie ktoś na nas stać, policja. My byłyśmy tylko trzy dziewczyny, takie młode. I ci, a chłopaki nas tam szukali. I ci mi policjanci, zamowcy, no młodzi to byli, teraz to dopiero człowiek zdaje sprawę z tego niebezpieczeństwa, nie chcieli nas stamtąd wypuścić. No nie wiem, nie wiemy, jakie tam mieli zamiary, ale powiedzieli, że zgłoszą do szkoły, że to, że tamto. I tak długo nas tam trzymali, że już tak robiło się tak trochę nieswojo, ale chłopcy na szczęście zaczęli krzyczeć, nawoływać, no i tamci, można powiedzieć, no ich tak trochę nas wybawili, bo nie wiadomo, co mogli w zasadzie, nie? To taka moja trauma, co pamiętam, jaki człowiek niby był blisko domu, niby się bawił bezpiecznie, a jednak jakieś tam niebezpieczeństwa zawsze groziły, nie? No pamiętam też kąpanie się tutaj w Raduni. Jak chodziliśmy, pamiętam jak raki tam wyjmowali i chodziliśmy się kąpać do Raduni, tam gdzieś od stoku, troszkę tam w tych okolicach. I to też takie było w zasadzie niebezpieczna zabawa, bo ja nie umiałam pływać w ogóle i w zasadzie tam mogło też dojść do jakiegoś tam wypadku, nie? No ale na szczęście wśród moich koleżanek i kolegów nic takiego się nie wydarzyło, nie? Ten grunt też mi się mocno utrwalił w pamięci, bo pamiętam te latające helikoptery tam właśnie do tego miejsca, na ten plac pod tym zegarem. Oni tam zwozili, tak jak nam mówiło, jakichś rannych tam też. Pamiętam, jak chodzili po ulicy ci zomowcy, już tacy widać było, wracali z jakiejś tam akcji i był taki jeden chłopak, Mirek, i coś powiedział do jednego takiego zomowca, który szedł i ten się wzburzył, podleciał do niego, zaczął go, tak go wziął mocno i zaczął go trząść, że matka na szczęście przez okno zobaczyła i zaczęła na niego krzyczeć, on się jakby opamiętał i zostawił to dziecko. Ale oni wracali, widać było, że są jacyś tacy z takiej oczy dzikie mieli, jak wracali z tego Gdańska w tym 70 roku właśnie po tych rozruchach. Pamiętam też, bo ja mieszkałam na parterze, jak strasznie dużo tych samochodów zakratowanych jeździło z tymi zamowcami w górę i w dół, bo u nas wszystko się aż w domu, wiadomo, trzęsło, bo to były ciężkie, nie? Ciężkie takie samochody. I no, pamiętam, oczywiście wchodziliśmy na dach, na 25, zobaczyć Gdańsk. Zobaczyć Gdańsk i tam widać było taką smugę nad Gdańskiem, nie? Jak to wszystko tam jednak się paliło, te wszystkie tereny, o tych gazów też łzawiących to chyba było. To był taki okres, no, niezbyt nieprzyjemny, pamiętam tak ten okres. My nawet jak to nastolatki
poszłyśmy się przejść na miasto. Żądne wrażenie emocji i ten cały Gdańsk, taki właśnie od tego gazu zawiącego. Pamiętam na długiej ten jubilej rozwalony, te wszystkie pozasłaniane okna. I jeszcze w momencie, jak my szłyśmy, to jeszcze było ulicy Rajskiej konfekcja, Rajska Heweliusza, taka konfekcja męska, i tam też był napad na ten sklep wtedy. Jeszcze wszyscy ludzie krzyczeli, i buch w te szyby, wszyscy wlatywali. Panowie zrzucali stare płaszcze, ubierali nowe, a my tak tylko z tyłu patrzyłyśmy na to wszystko, takie trochę zaniepokojone. Ale człowiek, ale to ciekawość, i wiadomo, 15-latków to była nie silniejsza niż jakieś poczucie bezpieczeństwa, że się coś, bo za chwilę leciał kordon policji i to rozganiał, nie? I lał oczywiście tymi pałkami, kto tam się po drodze trafi, a my wtedy szybko w boku uciekałyśmy. To takie pamiętam, żeśmy były takie ciekawskie. No to właściciele wszystkich tych, wiadomo, sklepów, bo to oni byli taką elitą, można powiedzieć, wiadomo, bo mieli już samochód. Kto miał samochód wtedy na biskupie? Albo pan Płatek, czy tam pan Skokowski miał Fiata, a u nas z kolei mieszkał pan Czubek, który miał z kolei też samochód, i on tak się wyróżniał, no bo ci ludzie, no, jak mieli stopę wyższą niż my wszyscy przeciętniacy. Jego tak najbardziej pamiętam. No, sklep dokładnie spółdzielni państwa olszewskich też pamiętam. Pamiętam trzy córki, pamiętam tego pana, postawny, wysoki mężczyzna, tak, pamiętam. Ale w sklepie z tekstyliami to też pamiętam takie małżeństwo, sprzedawali. I ten sklep z tekstyliami na rogu to był taki ciekawy, bo do niego, do tego sklepu przychodziło z okolic dużo, dużo innych ludzi, dlatego że był dobrze zaopatrzony i zawsze kolejka stała już przed otwarciem sklepu, jakoś się to rozchodziło, że to będzie ciekawy towar, i wszyscy też czekali, kupowali. Ja do Magla nie chodziłam, moja mama prasowała sama. Jakoś nie kojarzę tego Magla u pana Etmańskiego, ale wiem, że się schodziło tutaj piwnicy, czasami po ziemniaki czy po coś, po kartofle się schodzili, to co tam ciemno było bardzo. I te schody były takie kręte na koniec, że człowiek się bał, że się tam zawsze wywali na samym dole po tych schodach. No taki był niesympatyczny, gburowaty, taki zawsze raczej się miło się nie odzywał. No i ta żona tak w cieniu jego była, specjalnie wcale się nie odzywała tam. On chyba też często sam tam chyba sprzedawał, jej tam nie kojarzy. Wiem, że tam, ale koleżanka Violi, siostra Ela, jakoś mu tam pomagała czasami, bo on te kartofle miał w tej drugim pomieszczeniu, gdzie był ten Magiel, to Ela mówi, że ona tam właśnie, jak trzeba było kartofle, to on ją tam wysyłał, i zważ te kartofle. Jakoś ona z nim nawiązywała kontakt, nie? Mimo wszystko, nie? Ja jak już musiałam iść do warzywniaka, to chyba raczej szłam do pana Kowalkę. Tak kojarzę, bo to była taka konkurencja, można powiedzieć, nie? Ale fakt, że faktycznie na taką małą dzielnicę prosperowały dwa warzywniaki chociażby, nie? Spółdzielnia, no to spółdzielnia, to tam specjalnie warzyw chyba nie było, ale te dwa warzywniaki były. No i to jeszcze była tekstylia, nie? I materiały. Też dużo, pamiętam, się oglądało materiały wtedy. Wtedy się nie oglądało ubrań, tylko się oglądało materiały, co by sobie można było uszyć z tego materiału, pamiętam. A moja mama była krawcowa, to także ja mogłam sobie pomarzyć, że na taki materiał sobie mogę kupić. No tutaj duża mama miała, okazuje się, było takich ludzi trochę ze wschodu, którzy się wtedy spotykali między sobą, też nawiązywali relacje tam gdzieś tam z okolic, z tego Wilna. Tam pamiętam, przychodziły do nas kobiety, które, nie wiem, czy znały się po sąsiedzku, wiadomo nie, ale gdzieś sobie opowiadali pewną historię z tamtych, nie? Części tam byłej Polski, gdzie kto mieszkał, nie? No oczywiście zawsze tam było jakieś pół literka, nie? To tam wiadomo, się w gości nie szło z pustą ręką. I sobie siedzieli, rozprawiali, nie? Starsi. A my tam się bawiliśmy beztrosko, nie? No w naszej klatce też ludzie ci napływowi też byli niektórzy ciekawi. Pani Paruzel ze swoim mężem, oni byli też z okolic Warszawy. Pan Paruzel miał jakąś przeszłość, był też jakimś wysokim wojskowym. Pani ta nam też opowiadała zawsze o Warszawie.
Ja z kolei miałam po sąsiedzku państwo Myszkowscy. To była pani Myszkowska, mieszkała tu przed wojną na ulicy Biskupiej i ona mi zawsze opowiadała troszkę. Ona mi właśnie opowiadała, że tu na Biskupiej pod 23 była restauracja. To, co się ciekawe, była dla mnie konfrontacja tych zdjęć w Stowarzyszeniu Biskupia Górka właśnie z tej restauracji. Ona mówiła, opowiadała też, bo miała dzieci dużo, chyba z 7 czy 8, że do pana rzeźnik ten tutaj, co był pod nieopodal stowarzyszenia, chodziła zawsze pod koniec dnia pracy i pan rzeźnik, czy ten właściciel sklepu mięsnego, jak to tam, zostawiał jej wszystkie skrawki wędlin po to ona, żeby mogła swoje dzieci, bo mąż był na wojnie, żeby tym dzieciom zrobić kolację. Także to tak bardzo lubiłam jej słuchać, jak ona opowiadała. Przechodziła do mojej mamy, bo była samotna i przychodziła do mojej mamy, zawsze siadała i opowiadała pewno dużo ciekawszych rzeczy, co nie zawsze ja jeszcze siedziałam i słuchałam, ale moja mama pewno więcej się dowiedziała. A mnie to tak nie wszystko tak koniecznie interesowało jeszcze, bo wolałam jednak biegać pewno z koleżankami, nie?